Partnerem podcastu Myśl na Dziś jest marka Health Labs Care, producent suplementów diety i kosmetyków stworzonych z myślą o potrzebach nowoczesnych kobiet. Z kolei w bulimii też możemy wyrysować portret takiej osoby, która ma większe ryzyko bądź też zapada na bulimię. Tutaj z kolei mamy problem pod tytułem niskie poczucie własnej wartości, bardzo duża potrzeba akceptacji z zewnątrz, bo jeżeli ja sama nie potrafię zabezpieczyć swojego poczucia własnej wartości, nie umiem sobie powiedzieć, że jestem okej, że fajnie wyglądam, mam fajną pracę, to zaczynam tej akceptacji szukać z zewnątrz. Co tutaj się zaczyna dziać? Jeżeli taka osoba ma poczucie, jakby ona nie jest świadoma tego niskiego poczucia własnej wartości, tylko ona ma przekonanie, że jak wchodzi do towarzystwa, to ona nie może pokazać prawdziwej siebie na przykład, bo się boi, że jej nikt nie zaakceptuje, tylko zaczyna być taką duszą towarzystwa, aha, tak, żeby ją wszyscy inni polubili. Jak idzie do pracy, to ma takie poczucie, że nie może pokazać, że na przykład jest z nią coś nie tak, więc ona będzie z siebie dawała 200%. Więc taka osoba często zakłada maski idealnej żony, idealnego pracownika, idealnej przyjaciółki, która bardzo chętnie wysłucha czyichś problemów, natomiast nigdy nie opowie o swoich albo bardzo rzadko opowie o swoich. W efekcie czego tworzy się coś takiego, że ona sobie zaczyna tworzyć bardzo duże wymagania wobec siebie, że ona musi być zawsze przygotowana, umalowana, włosy wyprostowane, jakby rzeczy wyprasowane i nie zauważa tego momentu, w którym na przykład ta nadmierna dbałość o to, co jest na zewnątrz, zaczyna powodować, że ona tak nie wysypia się, tak? No bo musi wstać rano i wyprostować włosy. No przecież nie wyjdzie, tak? Nie, z niewyprostowanymi włosami. Jak przychodzą do niej znajomi, to pomimo tego, że ona ma ochotę się po prostu położyć, to nie może dopuścić do tego, żeby ktoś zobaczył bałagan w jej domu, więc ona musi posprzątać. Zawsze musi być wszystko idealnie. Dochodzi do tego, że jest bardzo dużo ograniczeń, a coraz mniej zasobów, bo taka osoba cały czas myśli o tym, co musi zrobić, żeby było jeszcze lepiej. Zaczyna mieć wyrzuty sumienia w momencie, kiedy odpoczywa, no bo przecież mogłaby robić więcej. Zaczyna nie dosypiać, zaczyna kłaść się w ogóle z poczuciem stresu albo wstawać rano z poczuciem, że nie zdąży ze wszystkim, nie? Więc zaczyna być bardzo dużo wymagań, coraz mniej zasobów. I ten element kompulsywnego objadania się, który występuje w bulimii, to jest taki wentyl bezpieczeństwa. Gdybyś się zapytała osoby, co ona w ogóle czuje albo co ona myśli w momencie, kiedy się objada, to by ci powiedziała, że nic, bo czuje, jakby jej się mózg wyłączył. To znaczy, to jest tak. Jeżeli taka osoba cały czas myśli o tym, co musi zrobić, co jest jeszcze źle, a boi się, a co ona sobie o mnie pomyśli, tak, jak ja zrobię, a co znajomi o mnie rozmawiają, w sensie będzie się cały czas tym przejmować, to w końcu objadanie staje się czymś takim, że halo dziewczyno, przestań w końcu myśleć, tak? Po prostu daj sobie siana, daj sobie spokój. I tutaj się zaczyna nam tworzyć błędne koło, no bo tak, taka osoba powiedzmy się objadła, tak? Więc co? Ona ma jeszcze większe wyrzuty sumienia, więc chce robić jeszcze więcej, chce jak najszybciej schudnąć, no bo na przykład jak ta choroba postępuje, no to też zauważa, że jej masa ciała się zwiększa, więc ona się zaczyna czuć winna. Przestaje się na przykład spotykać ze swoimi znajomymi w obawie przez to, że skomentują jej wygląd, tak? Albo na przykład takie osoby często nie kontaktują się z osobami z przeszłości, które znały ją w tym momencie, kiedy one były szczupłe, z obawy o to, że jak się spotkają, no to po prostu będą negatywnie ocenione, nie? I zaczyna się tworzyć takie błędne koło, w którym takie osoby nie mają właściwie żadnych zasobów już, tak? Bo są zmęczone, wycieńczone, niezadowolone z siebie, nienawidzą siebie wręcz. I to jeszcze bardziej nasila to, że one się objadają, nie? Więc one myślą, że ich głównym problemem jest to, że muszą schudnąć, więc zaczynają się odchudzać poprzez właśnie, nie wiem, głodówki, poprzez bardzo intensywne ćwiczenia, albo po prostu zaczynają wymiotować, tak? Czyli szukają jakiegoś sposobu, żeby pozbyć się tego nadmiaru jedzenia, który właśnie w siebie wprowadziły. Tak jakby nie zastanawiając się nad tym, jaka jest przyczyna, no bo przyczyną jest właśnie to, że mają bardzo dużo wymagań i ograniczeń, tak? Tylko zaczynając, próbując w jakiś sposób zapanować nad skutkiem. Tylko, że to najczęściej nie prowadzi do rozwiązania. Jeszcze inny mechanizm, ja tutaj sobie macham rękami i żałuję, że nie mogę tego pokazać, tak? Bo jeżeli chodzi, że mamy, musicie sobie wyobrazić, że prawą ręką pokazuje bardzo wysoko, że tu są wymagania i ograniczenia, lewą ręką pokazuje bardzo nisko, tu są zasoby. No to też drugi mechanizm, który wynika z tego braku równowagi, to to, że skąd najszybciej w łatwy sposób dostać dużą ilość zasobów, tak? Z jedzenia. No bo jedzenie jest szybkie, jest smaczne, daje nam chwilowe takie poczucie przyjemności. Czyli tworzy się też nawyk i uzależnienie, bo nasz mózg się uczy, że jeżeli ma bardzo ciężki okres w życiu, to jak się naje, to mu będzie lepiej. To jest tak samo jak alkoholikowi, tak? Jak mu się z kimś się pokłóci, coś się w pracy wydarzy, no to on ucieka w alkohol, bo tam przez chwilę jest prościej, przez chwilę problemy nie istnieją, tak? Potem jak się budzi na drugi dzień, no to go to jakby dowala z podwójną siłą, tak? Zaczyna się kłócić, nie wiem, z rodziną, traci pracę czy coś takiego, więc co wtedy robi?
jeszcze bardziej ucieka z alkohol, no bo tam jest chwilowa ulga. Tylko tam jest miło. Tak, bo tylko tam jest miło. I to dokładnie to samo dochodzi z bulimi, tak? Że tylko tam jest miło, tylko tam jest przyjemność, tylko tam jest fajnie, no bo przecież nikt mnie nie rozumie. Jak ja komuś powiem o tym, że ja mam taki problem, to w ogóle mnie wyśmieją, ocenią i tak dalej, i tak dalej. Więc to jest bardzo duży mechanizm błędnego koła, w którym się tworzy uzależnienie. Nowa myśl na dziś czeka na ciebie od wtorku do piątku o 7 rano. Pełna rozmowa, z której pochodzi fragment, dostępna jest na Karolina Sobańska Podcast, a link do konkretnego odcinka znajdziesz w opisie. Obserwuj Myśl na Dziś i Karolina Sobańska Podcast na Spotify i iTunes, aby być na bieżąco. Po więcej treści zajrzyj na Instagrama Karolina Sobańska.